Chciałam przywitać Was w Scalaku, jak to my mówimy. Dzisiaj mamy bardzo fajnych dwóch trenerów. Obaj przyjechali do nas z daleka, więc tym bardziej fajnie, że się pojawili i zechcieli zaprezentować swoje tematy. Ja jak zwykle nie będę wchodziła w tematy merytoryczne i techniczne, tylko po prostu Was witam. Po prezentacji Łukasza będzie jak zwykle pizza, piwo, chwila na networking i potem prezentacja Marka. Także bawcie się dobrze, fajnie, że jesteście. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Łukasz Sowa, jestem programistą i współzałożycielem Iterators Consultingu, który zajmuje się głównie budowaniem małych i dużych systemów w skali. Ja osobiście specjalizuję się w systemach o wysokim stopniu współbieżności i systemach rozproszonych, stąd moje zainteresowanie mikroserwisami i Akką HTTP. Jestem z Warszawy. W Warszawie organizuję spotkania ScalaWAW, które są miesięcznymi hackathonami skalowymi, które trwają po 4 godziny. Zajmujemy się projektami open source, jakimiś innymi zagadnieniami, uczymy się nawzajem. Jakby ktoś kiedyś zobaczył interesującego tematu, to serdecznie zapraszam. Po godzinach natomiast jestem typowym Januszem, który zadowala się meczem piłki nożnej, pizzą i piwem. Tu macie informacje kontaktowe, jak mnie znaleźć, jeżeli byście mieli pytania, chcieli cokolwiek powiedzieć, skrytykować, zapraszam. Na mojej prezentacji mam nadzieję, że dzisiaj dowiecie się tego, czym Akka HTTP jest, jak jest zbudowana, jakie klocki do budowania systemów nam udostępnia, kiedy i jak w zasadzie powinniśmy je używać i jak pasuje do ekosystemu skali. Mam nadzieję, że osoby początkujące, tak przy okazji, może mała sonda, kto ma doświadczenie ze sprayem albo Akką HTTP produkcyjne? O, to bardzo dobrze. Być może możecie sobie zrobić przerwę na piwo, ale dla reszty mam nadzieję, że będzie tu prowadzenie, które pozwoli Wam coś zacząć robić w Akce HTTP. Natomiast dla osób, które już mają jakieś doświadczenie, mam nadzieję, że wniosę coś do Waszej wiedzy, a być może włączycie się do dyskusji albo coś dopowiecie, czego ja nie wiem. Także zapraszam. Jakbyście mieli pytania, jakieś frakcje, to slajdy nie są obowiązkowe, możemy zboczyć w dowolnym kierunku z tematyką. Na początku kilka nudnych faktów o Akce HTTP, gwoli wprowadzenia. Akka HTTP, jak nie trudno domyślić się, jest częścią projektu Akka. Nie jest typowym frameworkiem do budowania serwisów webowych, tylko bardziej zestawem narzędzi, tak zresztą jak cała Akka reklamuje się nie jako framework, ale zestaw narzędzi, z tym, że Akka HTTP służy głównie do stacku HTTP. Zbudowana jest na Akka Actor i Akka Streams, więc mamy tutaj wszystkie dobrodziejstwa streamów, reaktywność, back pressure i inne pierdoły, o których nie będziemy szczególnie dzisiaj rozmawiać, bo już na pewno naczytaliście się dużo informacji marketingowych na ten temat. Tak jak mówiłem, nie jest frameworkiem, więc głównym celem, głównym targetem Akki HTTP są systemy, gdzie mamy integrację albo jakieś samodzielne wystawianie API restowego czy jakiegoś innego po HTTP. Sama Akka HTTP udostępnia nam wiele różnych warstw abstrakcji, od bardzo niskopoziomowej obsługi do bardzo wysokiego poziomu, co mam nadzieję się okaże w trakcie. Z założenia Akka HTTP ma być zestawem narzędzi skalowalnych, które mają się skalować w nieskończoność wraz z maszyną, która też ma, która się skaluje, która ma więcej procesorów, szybszych procesorów. Jakby główny nacisk postawiony jest na przepustowość przy akceptowalnych opóźnieniach. Dobra wiadomość dla fanów Java jest taka, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika, Akka HTTP również występuje z API javowym, który jest traktowany na równi z API skalowym. Oczywiście jest brzydszy, ale wiadomo. Implementacyjnie Akka HTTP jest w pełni synchroniczna i nieblokująca. Bazuje na aktorach, więc jest przyjazna aktorom, ale zdecydowanie koncentruje się na interfejsach wyższego poziomu. Przy tym ma być lekka, modularna, czyli możemy wziąć te części, których chcemy, możemy z niektórych rzeczy nie korzystać. To wszystko powinno przyjść nam łatwo do aplikacji, w przeciwieństwie do tego, jeżeli zaciągamy cały duży framework, no, to zwykle jesteśmy skazani na korzystanie z paru konceptów i musimy sobie z tym radzić. Akka HTTP ma być lekka i modularna, tak jak powiedziałem, i ma zapewniać możliwość wzięcia tego, co chcemy. Sama konstrukcja naszych serwisów może być testowalna, jeżeli tego chcemy, Akka HTTP nam to umożliwia. Historycznie Akka HTTP jest oparta na sprayu i tutaj chciałem
szybko przywołać rys historyczny. Spray to projekt, który powstał w 2011 roku i bardzo szybko zyskał sobie przychylność osób ze środowiska skalowego dzięki ładnemu interfejsowi, wysokiej wydajności, o tym troszkę później. Przy czym projekt ten, no dosyć już wiekowy, możemy powiedzieć, jak na środowisko skalowe, bo już przeszło prawie pięcioletni, miał swoje problemy. Przede wszystkim nie radził sobie z obsługą requestów w trybie chunked. Było to dosyć brzydkie i niekompletne. Przez zły design wewnętrzny ciężko było zaimplementować WebSockety, no i ciężko było to dalej rozwijać. Szczęśliwie w 2013 roku TypeSafe ogłosił nabycie projektu Spray.io i jednocześnie ogłosił, że będzie przygotowywać Akka HTTP, która będzie bazowana na Spray.io, jednak będzie rozbudowana i będzie lepiej pasowała do ekosystemu Akki. Decyzja ta była trochę polityczna, bo jakby w całym zestawie narzędzi skalowych brakowało czegoś, co współgrałoby ładnie ze stackiem HTTP. Pierwsza wersja Akki HTTP została wypuszczona w czerwcu 2016 roku. Była bardzo eksperymentalna, mało co było zaimplementowane, praktycznie była nieużywalna, chociaż był to pierwszy publiczny release, warto o nim wspomnieć. Nieco ponad rok później wypuszczono wersję 1.0 wraz ze streamami, to było bardzo huczne wydarzenie. Ogłoszono, że jest to wersja wystarczająca do sprawdzenia i produkcji, jednak okazało się, że nadal była bardzo eksperymentalna i brakowało wielu feature'ów, a niektóre były zaimplementowane źle. I tylko 5 miesięcy później już wypuszczono wersję 2.0 w związku z tym, gdzie ogłoszono, że zmieniono parę interfejsów, więc trzeba wszystko przerobić na nowo, bo okazało się, że nie wszystko działa tak, jak powinno być. W tej chwili nie sprawdzałem dzisiaj mailing listy, ale wczoraj najnowszą wersją była wersja 2.4.2.RC3. Co ważne, zmieniła się numeracja. Zmieniła numeracja się dlatego, że Akka HTTP w końcu stała się pełnoprawną częścią projektu Akka. Czyli teraz będzie już numerowana, kolejne wersje będą numerowane tak jak Akka, czyli 2, 4, 2, 3, 4 i tak dalej. Tym samym część Akki HTTP przestała być eksperymentalna, jest teraz tylko w połowie eksperymentalna, to znaczy ta zasadnicza część już nie jest eksperymentalna, a te fajniejsze rzeczy są nadal eksperymentalne. Myślę, że to zaczyna się stabilizować, ale zobaczymy, co będzie dalej. Akka HTTP podzielona jest na części rozumiane jako zależności, które możemy podłączyć do projektu. Główną częścią jest Akka HTTP Core, która zawiera wszystkie niskopoziomowe części klienta i serwera. Potem jest część Akka HTTP, która zawiera wysokopoziomowe API wraz z językiem domenowym, o którym będziemy mówić, i dekompresją, i serializacją. O tym wszystkim później. Mamy też tam narzędzia do testowania, a także do serializacji i deserializacji JSON-a i XML-a. To wszystko jest oficjalne pakiety, które dotyczą Akki HTTP. Teraz zobaczmy, co w środku, co mamy dostępne, jak możemy z tego korzystać. Będziemy kolejno omawiać model HTTP, który jest w Akce, serwowanie, język DSL do serwowania, część kliencką, serializację, deserializację i element testowy. To, co urzekło mnie, gdy pierwszy raz zobaczyłem Spray.io i potem Akka HTTP, to zdecydowanie model, którym HTTP zostały zaimplementowane. Jest to przeniesienie protokołu w całości na typy skalowe, na typy w pełni niemutowalne i oparte na case classach. Mamy zatem abstrakcję dla prawie wszystkich rzeczy HTTP zamodelowane w bardzo elegancki sposób. Za chwilę będą przykłady, mam nadzieję, że zobaczycie, o co mi chodzi. Elementy te mają bardzo mało logiki, czyli mamy sam model jakby protokołu kolejnego elementy i jest to w całości oddzielone od logiki przetwarzania, zamieniania requestów na responsy i tak dalej. Cały ten system typów jest otwarty na rozszerzenia, to znaczy jeżeli potrzebujemy dodać sobie nagłówek, możemy go dodać, nie ma problemu. Pomimo tych wszystkich udogodnień, parsowanie i renderowanie requestów i responsów jest bardzo wydajne. Ma to swoją wadę i już zdarzyło mi się ją kilka razy odkryć. Jeżeli mamy bardzo silny system typów, który waliduje bardzo dużo rzeczy, one są zgodne ze standardem, wszystko w porządku, tylko teraz nasi klienci i serwisy, którymi się integrujemy, również muszą trzymać tego standardu. I zdarzyło mi się w jednym projekcie, że serwis odpowiadał kodem 419, który został, nie wszedł nigdy do standardu, chociaż został za kogoś zaproponowany, authorization timeout bodajże.
I przy parsowaniu tego odpowiedzi z tego serwisu dostawałem wyjątek i niewiele dało się z tym zrobić. Inny przykład jest taki, że jeszcze do niedawna, zdaje się, w wersji 2.0, potem już było to poprawione, zapytanie, request typu delete nie mógł zawierać ciała, ponieważ w standardzie jest napisane, że nie ma to semantycznego znaczenia, chociaż jak ktoś chce, to tam może coś włożyć. Jeden z serwisów tam coś usilnie chciał wkładać, natomiast w akcjach HTTP była ta walidacja, która sprawdzała, że to jest niepoprawne zapytanie, bo zapytanie delete zawiera ciało. Potem ktoś zwrócił uwagę, że tam jest słowo, że może zawierać, poprawiono, już jest w porządku. Ale bywa denerwujące i wtedy trzeba kombinować. To jest ta wada, chociaż jeżeli jesteśmy w swoim małym świecie zamknięci, to podejrzewam, że jest super. Dużo kodu, ale nie chcę go całego omawiać. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na pewne elementy. Jeżeli ktoś korzysta dużo z Play'a, to pewnie kojarzy, że tam zapytanie HTTP jest jakieś takie rozmyte, opakowane w różne dziwne struktury. Tu tak nie jest. Zapytanie HTTP składa się z najmniejszych części. Z metody, ze ścieżki, z nagłówków, z ciała i z protokołu. Co więcej, Akka HTTP dba o to, żebyśmy nie robili głupich rzeczy. Czyli jeżeli entity ma być puste i metoda pozwala na to, to tak ma być, bo inaczej dostajemy wyjątek. Jeżeli używamy protokołu 1.0 i zdefiniujemy to tam, to nie możemy mieć zapytania typu chunked. To samo tyczy się odpowiedzi. Tutaj trochę jest inaczej, jak wiadomo, bo mamy status, nagłówki, ciało i protokół. I tu są kolejne walidacje. Jeżeli zobaczymy jakikolwiek inną strukturę, powiedzmy identyfikator, czyli nazwijmy go ścieżką po prostu, to mamy ileś pól, które musimy wypełnić. Oczywiście, gdzie chcemy wykonać zapytanie, nie musimy zastanawiać się, jaki jest scheme, authority, path i query string i wklejać go. Tak, możemy skorzystać z helperów, ale zawsze dostaniemy ten obiekt, który mamy pewność, że jeżeli się udało sparsować, to on jest dobrze zdefiniowany, zgodnie ze standardem RFC 3986. To idzie dużo dalej. Jeżeli obsługujemy nagłówki, to nagłówki również są zdefiniowane w sposób zdefiniowane typami i zawierają elementy typów. Czyli jeżeli ma nagłówek typu host, to będziemy mieć URI hosta, będziemy mieć port, będzie walidacja oczywiście, czy port jest w prawdopodobnym zakresie. Jeżeli mamy zapytanie set cookie, to ono będzie miało typ w środku HTTP cookie, który znowu jest walidowany. No to samo dla content type. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli bardzo brutalnie wejść w to i olać to, co dają nam typy, możemy skorzystać z raw header i wtedy po prostu name value i gotowe. Często taki wybieg jest, ale nie zawsze. Czasem niektórych rzeczy nie da się tak łatwo obejść. Idziemy dalej. Podstawowe typy zawartości są zdefiniowane dla nas. Podstawowe zestawy kodowania są zdefiniowane dla nas. Możemy korzystać z nich, możemy trochę oszukiwać, możemy zdefiniować własne. Jest tego dużo. OK, mamy model HTTP, jest silny, jest fajny, podoba nam się, ale zastanówmy się, jak coś faktycznie zaserwować. Ktoś ma doświadczenie z Reactive Streams? Jakieś chociażby hobbystyczne? OK. Super. W takim razie krótki wstęp. Na serwer możemy zdefiniować jako flow. Flow to jest coś, co ma jedno wejście i jedno wyjście. Tak w przybliżeniu. No i naszym wejściu na serwer modelujemy jako taki flow, który przyjmuje zapytania na wejściu i na wyjściu produkuje odpowiedzi. No i stworzymy go z funkcji. Ten serwer robi niezbyt wiele, na każde zapytanie odpowiada OK i z entity hello. Gdybyśmy chcieli w takim serwerze jakąś logikę, no to musielibyśmy tutaj zrobić ifa, sprawdzić sobie ścieżkę. Dużo roboty. To nie jest to, czego oczekujemy, ale jeżeli chcemy, może być tak. Podejście funkcyjne. Możemy nasz serwer zamodelować jako funkcję HTTP z requesta na response. Dzięki temu możemy wykorzystać pattern matching ze skali, bo tak jak mówiłem, wszystko jest case klasami, więc możemy sobie matchować, czyli będziemy matchować na metodzie, na ścieżce, resztę możemy pominąć, jak chcemy, możemy sprawdzić nagłówki. To już wygląda nieźle, dałoby się coś w tym napisać, chociaż może być lepiej. Natomiast jeżeli te dwa interfejsy są dla nas zbyt bogate,
możemy połączyć się, stworzyć gniazdo TCP i obsługiwać byte stringi. Czyli to będzie nasze zapytanie, to będzie nasza odpowiedź. Jesteśmy prawie najniżej, jak się da. Przykład tego, postaram się go mówić jakoś bardziej zrozumiały, skoro niekoniecznie doświadczenie ze streamami. To jest prosty serwer. Zostałem poproszony przez jakichś poszkodowanych frontendowców, że im course przeszkadza, więc mógłbym jakiś reverse proxy szybko wystawić. No powiedziałem, że w porządku, więc zacznijmy od dołu. Stworzymy serwer, jest tutaj jego host i jego proxy i mówimy, że nasze requesty będą przychodziły przez request flow do outgoing connection i to, co wyjdzie do response flow. Request flow będzie zajmował się przetworzeniem requestu w sposób, jaki robi reverse proxy, czyli podmieni ścieżkę, zmieni header hosta i doda swój header hosta. Czyli tutaj mamy na wejściu request, na wyjściu request, on wpada do outgoing connection. Outgoing connection prowadzi do właściwego serwera. I to, co tutaj zwraca, to jest flow z request na response. Czyli mamy response i response wejdzie do naszego response flow i dodamy mu header znany pewnie, jeżeli ktoś zajmował się course'em, który pozwala na wykonywanie zapytań z dowolnego originu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Akka HTTP również dostarczyła nam odpowiedni header i implementację z gwiazdką. OK. Jeżeli chcecie obejrzeć cały przykład, ma 130 linii, tu jest GitHub. Ale to nie jest, to wszystko nie jest to, czego chcielibyśmy. To jest trochę zbyt skomplikowane. Więc Akka HTTP udostępnia nam język domenowy, który pozwala nam budować ładne serwisy. Jak to wyglądają ładne serwisy? Zaraz tego zobaczymy. Początek jest taki sam. Będziemy się zajmować teraz, co powinno być w trzech znakach zapytania, żebyśmy mieli ładny serwis. To jest kompletny kod, jeżeli tylko uzupełnimy root, to mamy serwer, który działa i nie jest wcale jakiś wybrakowany, wolny albo nie wiem, w trybie debug. To jest kompletny kod serwera. OK, czyli mamy język domenowy do definiowania serwisów, do którego przykładu zaraz przyjdziemy. Jest to język wewnętrzny dla Akki HTTP i tak wygląda większość serwisów. Ten język domenowy jest warstwą do aplikacji, do tego, jak się dostajemy do serwisów, do logiki biznesowej. On również jest bardzo bezpieczny pod względem typów, ale przy tym również rozszerzalny i wygodny. Jak przystało na programowanie funkcyjne, możemy go komponować na różne sposoby. I nie jest tylko routingiem, ale takim znanym na przykład z Rubiego, z rejsów, gdzie definiujemy, który kontroler obsługuje którą ścieżkę, ale również pokazuje wiele, na pierwszy rzut oka widzimy, jak zachowuje się nasz serwis w danym przypadku. Osobiście uważam, że bardzo przyjemnie się z niego korzysta, można zrobić bardzo wiele i przy tym wygląda naprawdę czytelnie. To jest fragment kodu. Więc zastanówmy się, co tu się dzieje. Ktoś może chciałby, kto nie ma doświadczenia, zgadnąć, co robi ten serwis na podstawie tego? Tam z tyłu widziałem rękę, ale rozumiem, że to... OK. Czyli nasz przychodzący request, on będzie szedł od góry tutaj. Przychodzi, sprawdzamy, czy ścieżka, na którą zostało wysłane zapytanie, zaczyna się od orders. Jeżeli tak, to wchodzimy do środka tego... To jest cały ten blok. Jeżeli nie, no to wychodzimy poza niego. Tutaj nie wiadomo, co się dzieje, możemy na razie pominąć. Potem patrzymy, czy kolejnym elementem ścieżki jest liczba całkowita. I w tym momencie też powinna się skończyć jednocześnie ścieżka. Jeżeli tak, to dostajemy tę liczbę całkowitą, która jest już dobrego typu long tutaj i idziemy dalej. Patrzymy, czy zapytaniem było get. Jeżeli było get, to wchodzimy i kończymy przetwarzanie, zwracając coś z naszego serwisu, który jest zdefiniowany gdzie indziej i powiedzmy, że to się zamienia na JSON-a. Jak to może wyglądać, to powiemy później, a to jest poprawny kod, który się kompiluje. Jeżeli nie był get, to wchodzimy, patrzymy, czy patch. Jeżeli to był patch, to próbujemy ciało naszego zapytania odszyfrować jako order patch za pomocą pewnego mechanizmu deserializacji. Tutaj też nie mówimy, jaki konkretnie ma być. Jeżeli tak, to dostajemy tutaj zmienną, która jest typ order patch i możemy ją tutaj wykorzystać. Czyli możemy wykorzystać tamto ID, ten order patch, wywołać sobie patch, typowy restowy patch.
Jeżeli nie udało nam się, bo z któregokolwiek powodu, bo na przykład nie było tej ścieżki, która miała liczbę całkowitą, to patrzymy, czy orders się już kończy ta ścieżka. Jeżeli tak, to jeżeli był to post, to próbujemy rozszyfrować zawartość posta, tworzymy nowy element, zwracamy odpowiednik od odpowiedzi HTTP. Jeżeli to był get, to wykonujemy prostą paginację, czyli spróbujemy rozszyfrować parametry, czyli mamy, jak się tu nie trudno się domyślić, to query string, per page, page, wykonujemy paginację. Tutaj mamy kilka elementów. To całe to struktura rutowania. Te struktury mogą się łączyć, łączymy je tyldą. W tym momencie nie ma mechanizmu zabezpieczającego nas przed zapomnieniem tyldy. Jeżeli zapomnimy jej tutaj, to zostaniemy tylko z tym, to zostanie zignorowane. To wchodzi w krew. Potem się nie zapomina o tej tyldzie, chociaż czasem dziwnie się to debaguje, jak się ktoś orientuje, że jednak zapomniał tyldy, bo wszystko, cała poprzednia część przestaje działać, cały czas dostajemy not found albo inne dziwne błędy. To wszystko, co tutaj mamy, czyli path prefix, path endor single slash, get complete patch entity, post, to wszystko nazywamy dyrektywami. Dyrektywy to są takie podstawowe bloki, z których budujemy routing i definiujemy zachowania. Ten patch to jest HTTP patch? Czy tak. JSON patch. HTTP. Okej. Trochę typologii, nie będziemy wnikać w szczegóły, w każdym razie warto sobie uświadomić, że to wszystko ciągle ma, jak patrzymy na typy, ma sens. Czyli nasz root, czyli nasza główna struktura to przekształcenie kontekstu zapytania, czyli tam jest zapytanie i jeszcze parę elementów, które potrzebne są akce, na jakiś future z wynikiem przetwarzania tego. Nasza dyrektywa to jest odpowiednia klasa. Klasa jest generyczna. Tamten parametr określa, co zostanie wyekstrahowane z dyrektywy, czyli jeżeli tutaj dyrektywa była od longa, no to tutaj to byłby typem, który specjalizuje, będzie long. No to nie jest takie ważne. I teraz mamy zestaw specjalnych dyrektyw, bo jak widzicie, drzewo dyrektyw, routing tworzy drzewo i to jest drzewo dyrektyw i w każdym liściu tego drzewa musimy mieć complete, który powoduje zakończenie przetwarzania tego zapytania i zwrócenie czegoś, co potrafimy zinterpretować jako odpowiedź, do tego też dojdziemy. Możemy odrzucić przetwarzanie, czyli powiedzieć, tak jak tutaj wejdzie na przykład post, to get go odrzuci, to się nazywa rejection. Wtedy patch też go odrzuci, to będzie kolejny rejection i możemy też tutaj explicitly zawołać rejection i wtedy jakby znowu będziemy próbować dalej iść. No i możemy zawołać fail, co jest analogiczne w pewien sposób do rzucenia wyjątku i to wszystko można obsłużyć. Za chwilkę o tym. Akka HTTP udostępnia 136 mniej więcej dyrektyw, które dotyczą przetwarzania wszystkich elementów HTTP, na przykład cookiesów, nagłówków, uwierzytelnianie, ścieżki, wszystko co chcecie prawdopodobnie, łącznie z paroma jakimiś pomocnymi dyrektywami do walidacji i tym podobnych rzeczy. Jakie role mają dyrektywy? Dyrektywy dzielimy na ekstrahujące, czyli zapytanie wpada do ekstrahującej dyrektywy i wyciąga z niego coś, na przykład longa tam, na przykład order patcha, czyli to jakby ekstrahująca dyrektywa pozwala nam coś uzyskać. Dyrektywa filtrująca, to będzie na przykład get czy post. Get odrzuci wszystkie zapytania, które nie są getem. Transformująca zapytanie albo odpowiedź. Przetwarzając, idąc po tym drzewie, możemy, jeżeli gdzieś wejdziemy i zakończymy wykonanie, to dyrektywy mogą przekształcić naszego requesta, możemy coś w nim podmienić, bo na przykład naprawiamy błąd z jakiegoś zapytania, możemy też przekształcać response, na przykład dodając dodatkowe headery, to jest przekształcenie typowe responsa, no i też mogą być tylko side effecting robić, czyli na przykład logować zapytanie i odpowiedź. Oczywiście tak jak wszystko w Akka HTTP jest rozszerzalne, również dyrektywy, możemy własne dyrektywy tworzyć,
albo je łącząc, możemy sumą bądź iloczynem, albo pisząc od początku. Do tego to za chwilę pokażę. To jest bodaj moim zdaniem najtrudniejszy element Akka HTTP, czyli tworzenie własnych dyrektyw. Niemniej jednak warto tam całą logikę umieszczać. Na przykład jeżeli mamy zapytanie tutaj, to moglibyśmy wcześniej zrobić dyrektywę typu authenticate, która zwracałaby nam użytkownika i mielibyśmy tutaj użytkownika, czyli to byłaby dyrektywa, która transformuje zapytanie na użytkownika. W środku tej dyrektywy oczywiście mógłby być obiekt, który jest authenticator, nazwijmy go tak, czyli który bierze z requesta, nie wiem, powiedzmy nagłówek authorize i analizuje token, pobiera coś z bazy danych i tutaj nam wyrzuca użytkownika. Wtedy te wszystkie serwisy mogłyby dostosowywać już użytkownika w tym miejscu. Oczywiście trzeba uważać, żeby jakby domeny nie wrzucać w te dyrektywy, bo łatwo przesadzić w pewnym momencie. Dyrektywy na początku wydają się łatwe, potem jest moment zwątpienia, bo nic nie działa, a potem przychodzi moment zrozumienia i wszystko jest gładko. Także trzeba mieć świadomość tego, że może być ciężko, ale naprawdę warto, bo potem budowanie tych serwisów w ten sposób jest całkiem łatwe. Przykład własnej dyrektywy. Interesuje nas ta część kodu głównie. Ta dyrektywa mierzy czas odpowiedzi. Stosując ją, przyjmujemy funkcję, która dostaje statystyki i nie zwraca nic, bo nie wiem, on loguje na przykład tylko ten czas. Więc nie szczególnie nas interesuje, co ona zwraca. Więc tutaj nasza dyrektywa, moglibyśmy ten cały nasz kod otoczyć tą dyrektywą, wtedy każdy request, który przejdzie przez ten kod, będziemy wiedzieli, jaki czas zapytania i odpowiedzi jest. Tutaj pobieramy nasze zapytanie w postaci kontekstu, bierzemy czas początku przetwarzania, potem jakby czekamy, aż odpowiedź się pojawi, jeżeli odpowiedź się pojawi, pobieramy czas zakończenia i wywołujemy tą funkcję, którą użytkownik nam dostarczył z odpowiednimi statystykami. Tak jak mówię, dosyć trudne, więc może warto po prostu się dobrze poprzyglądać. Prezentacja będzie dostępna potem, także coś da się zrozumieć i potem można pisać na przykład bardzo ciekawe dyrektywy, bo na przykład jeżeli wersjonujemy nasze obiekty restowe i nie chcemy tego robić w zły sposób, złym sposobem poniekąd jest umieszczanie w ścieżce, tylko w odpowiednim nagłówku z content type'em, no to stworzenie dyrektywy wersjonującej to jest 50 linijek, wrzucamy ją na początek, nazywamy nasz zasób, gotowe. Mamy wersjonowanie, odrzucanie requestów, które nie spełniają wersji, co chcemy. Naprawdę mechanizm dyrektyw bardzo potężny. OK, wracamy do naszych rejections. Czyli rejection jest produkowane przez dyrektywę, jeżeli dyrektywa twierdzi, że ona nie jest w stanie tego obsłużyć z jakiegokolwiek powodu. I dyrektywy, co ważne, zbierają się na drodze przetwarzania. Jak spojrzymy na ten kod, to jeżeli tutaj na przykład wejdziemy, ale tu nie wejdziemy, to dostaniemy rejection, że nie udało się longa znaleźć. Jeżeli potem wejdziemy tutaj, i nie uda się posta zrobić, to zostaje, albo posta się uda zrobić, to powiedzmy, to dostaniemy, i nie uda się entity, to dostaniemy kolejne rejection, czyli na liście będziemy mieć już dwa rejection, stąd wynikające, a drugie stąd. I tak stworzoną listę, idąc, przetwarzając, kolejne dyrektywy mogą anulować jakieś rejection, jak zauważyły, bo mogą stwierdzić, że to nie ma sensu, że te rejection były, moja jest ważniejsza, na przykład anuluje wszystkie, a moja tylko zostaje, moje tylko rejection zostaje. Mogą być obsłużone w trakcie, ale jeżeli nie uda się ich obsłużyć aż do samego dołu, czyli tutaj tak jak przeszłoby na nasze zapytanie i nie zostałoby obsłużone przez żadną gałąź, to mamy globalny handler odrzuceń, rejections, którego zadaniem jest przekształcenie tej listy, którą dostanie, w jakąś sensowną odpowiedź. Na przykład w odpowiedź not found, albo w odpowiedź która sugeruje, że próbowałeś robić geta, a my obsługujemy tylko posta. To jest dosyć mądre. Jak zobaczycie na defaultową implementację, zdecydowanie ma to sens. Przykładowe rejection to jest method rejection, czyli jak próbujemy geta, powinien być post. Authorization failure rejection, która jest zwracana z dyrektywy uwierzytelniającej, missing cookie, czyli jeżeli chcieliśmy jakieś konkretną wartość jakiegoś cookie, a tej wartości nie było. Albo na przykład, jeżeli parametry wywołania
są nieodpowiedniego typu, bądź tam akurat brakujący element query stringa. Mamy też failures, albo po prostu wyjątki. Są wywoływane przez przerzucenie wyjątku, który przedostanie się do struktury routingu, albo przez wywołanie po prostu failure w trakcie przetwarzania. One w przeciwieństwie do rejections podróżują do góry drzewa, czyli podróżują, aż zostaną obsłużone przez dyrektywę, która potrafi obsłużyć wyjątki. To jest dosyć dziwna konstrukcja, ale możemy to zrobić. Albo mamy na samej górze obsługiwanie, globalne obsługiwanie wyjątków, które możemy sobie dowolnie przeciążyć, zdefiniować. Możemy na przykład tych wyjątków używać do upraszczania trochę flow naszej aplikacji. To oczywiście nie jest najlepszy pomysł, ale absolutnie jest to możliwe. Na przykład parsujemy coś do naszego obiektu dziedzinowego albo do DTO, powiedzmy, i wymagamy, użytkownik się loguje, podał login i hasło. Okazuje się, że hasło jest za krótkie, więc my w case classie sobie robimy require na długość hasła i tam rzucamy wyjątkiem illegal argument exception akurat. No i sobie go łapiemy w tej globalnej obsłudze wyjątków, zamieniamy na ładnego JSON-a, gdzie wklejamy kod błędu na przykład i wiadomość dla konsumenta naszego API. Przechodząc dalej, czyli tak serwujemy różne rzeczy, tak odpowiadam na zapytania. Teraz jak wykonujemy zapytania, bo Akka HTTP również udostępnia nam klienta. Mamy trzy poziomy klientów. Mamy poziom połączenia, czyli sami zarządzamy wszystkim. Kiedy się łączymy, jak wysyłamy zapytania, jak wysyłamy odpowiedzi. Mamy level hosta, czyli dostajemy pulę połączeń do danego hosta. I mamy poziom zapytania, czyli Akka robi dla nas absolutnie wszystko, my tylko wysyłamy zapytania i chcemy dostać odpowiedź. Connection level wykorzystuje znowu interfejs strumieni, czyli otwieramy wychodzące połączenie do jakiegoś serwera. I teraz pojedyncze zapytanie, wysyłamy tym flow i zbieramy to do synka, czyli po prostu zbieramy do future. Ten interfejs jest bardzo prymitywny, ale ma taką zaletę, że tutaj zamiast pojedynczego zapytania możemy wstawić 6 zapytań. I wtedy Akka HTTP spróbuje dla nas zrobić coś, co będzie HTTP Persistent Connection i HTTP Pipelining. Czyli będziemy wysyłać requesty, niekoniecznie czekając na odpowiedź, i będziemy czekać na odpowiedzi w jednym połączeniu. Jest to wydajny sposób połączenia dwóch serwisów, które wiadomo, że często się komunikują. Wtedy każde zapytanie nie jest kolejnym połączeniem, tylko mamy jedno długie połączenie. To wpisuje się w ten model reaktywnych strumieni, w back pressure, ale mniejsza o to, nie o tym dzisiaj. Czyli klient poziomu hosta, tutaj mamy kolejne flow, tutaj łączymy się do konkretnego hosta. To flow jest trochę dziwniejsze, bo na wejściu mamy request i int, zaraz do tego, dlaczego to jest int, dojdziemy, a tutaj mamy odpowiedź bądź jakiś błąd. I tego inta. Problem z tym, z tą pulą połączeń jest taki, że wykonując zapytania możemy dostać odpowiedzi w innej kolejności. I twórcy Akka HTTP nie chcieli implementować mechanizmu, który porządkuje odpowiedzi do zapytań, więc pozwalają nam, to jest typ generyczny, pozwalają nam przesłać dowolny obiekt, który pozwala nam potem, i potem go dostajemy w tamtym miejscu, jak dostajemy odpowiedź, żebyśmy mogli połączyć jakąś request z odpowiedzią. To jest dosyć, nie korzystałem nigdy z tego rodzaju klienta, dosyć skomplikowane jest zarządzanie tą pulą połączeń i konfigurację, kiedy to rzeczywiście się wykonuje, to jest dosyć nieoczywiste. To, co najzwykle potrzebujemy, proste zapytanie. HTTP single request, podajemy request, dostajemy future odpowiedzi. I tyle. Tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy też DSL do budowania zapytań. Czyli możemy podać metodę, ścieżkę, dodać headery, inne rzeczy też, które tutaj nie przedstawiłem. Jakby można kompletne zapytanie zbudować w trochę ładniejszy sposób niż tam dziergając po kolei każde pole. Tak z tego zwykle korzystamy, tak wygląda klient. Teraz serializacja i deserializacja. Nazywana w Akka HTTP marshalingiem i unmarshalingiem.
Marshalling to zamienienie struktur wysokiego poziomu, na przykład naszych domenowych, na niskiego poziomu druta, nazwijmy, tak? Czyli na przykład na JSON. Mamy nasz obiekt dziedzinowy i zamieniamy go na JSON. Unmarshalling w drugą stronę. Mamy JSON, zamieniamy na obiekt dziedzinowy. I teraz jak definiowanie takich unmarshalerów i marshalerów się odbywa? Otóż dostarczamy odpowiednią klasę, odpowiedni obiekt odpowiedniej klasy. Tu entity marshaler od typu T pozwala nam typ T zamienić na entity, czyli ciało zapytania. Ten pozwala zamienić na ciało i nagłówki, ten na całą odpowiedź, ten na cały request. Tutaj mamy trochę bardziej skomplikowaną sprawę, bo możemy tworzyć nasze obiekty z ciała, to na przykład JSON będzie korzystał z deserializacji ciała. Message to jest response i request, jakby wspólny mianownik, albo po prostu z odpowiedzi, po prostu z zapytania, ze stringa możemy tworzyć obiekt i z form fields, takich typowego zapytania postowego. Teraz tak spojrzymy na poprzedni przykład, tutaj. Na przykład tutaj mamy from string unmarshaler, bo to będzie jako string, bo query string jest de facto stringiem i chcemy go zamienić na inta, to tutaj implicitowy wpada unmarshaler, który to pozwala zamienić. Tutaj z kolei entity as, no to nie trudno się domyślić, to jest entity, czyli z ciała zamieniamy, deserializujemy na order post. No, mniej więcej tak to wygląda. Jak to się dzieje? Część unmarshalerów, takich prostych, na przykład string, from string to int, dostarcza nam HTTP, ale nie będzie wiedziała, jak z entity zrobić order post, czyli jakąś klasę, która zawiera odpowiednie pola wymagane do stworzenia nowego zamówienia. Wtedy my musimy je dostarczyć. Tą część pominąłem, ona jest bardzo prosta, to znaczy Akka HTTP Spray JSON udostępnia odpowiednie metody pomocnicze. Ok, tak jak mówię, mamy wiele predefiniowanych marshalerów, co ważne również dla generycznych typów. Czyli na przykład, jeżeli z naszego serwisu dostaniemy option od order, czyli nie wiem, znaleźliśmy bądź nie znaleźliśmy nasze zamówienie, to HTTP powie tak, jest w stanie stworzyć z tego odpowiedź, jeżeli tylko ten typ, który zawiera się w optionie, jest w stanie się serializować do entity. Jeżeli na przykład dostarczymy dla naszego orderu sposób marshalowania do JSON-a, to wtedy HTTP automatycznie powie OK, to jest sam od orderu, to robimy OK i zamieniamy na JSON. I mamy. W przypadku either musimy mieć dostarczone dla left i dla right odpowiednie marshalery. Dla future to działa, dla zagnieżdżonych typów generycznych działa. Naprawdę czasem ma się wrażenie, że jest to mechanizm magiczny. Oczywiście możemy pisać własne marshalery i unmarshalery. Tak jak wspomniałem, JSON XML jest w dodatkowych pakietach, ale jest bardzo proste. Cały ten mechanizm jest zaimplementowany wokół implicitów i type class, co powoduje, że naprawdę wygląda magicznie, ale naprawdę zwraca bezsensowne błędy. Często nie wiadomo zupełnie, co się dzieje. Gdzieś podwójny implicit nam wpadł, gdzieś implicita brakuje. Ciężko się wtedy połapać, chociaż po kilku latach naprawdę się już poznaje, o co chodziło. Test kit, bardzo krótko, udostępnia kolejny DSL do budowania zapytań, które możemy wysłać do roota i sprawdzić ich zawartość. Czyli możemy sprawdzić, czy status się zgadza, czy entity, deserializujemy je na przykład na string albo na jakiś obiekt, czy jest odpowiedni. Jest to bardzo proste, pozwala tutaj odpowiednie rzeczy sprawdzać. Tam jest kilkadziesiąt, zdaje się, sprawdzeń, które możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić, czy headery się zgadzają. No, dowolne rzeczy. Integruje się całkiem nieźle ze specs tu i ze Scala testem. Ok, kilka luźnych spostrzeżeń z codziennego używania.
ponownie, to nie jest framework, więc nie jest konkurencją dla Playa. Jeżeli mielibyście kiedyś wątpliwość, czy wolicie Playa, czy Akka HTTP, a może ja bym chciał kiedyś szablony dodać. Dobra wiadomość jest taka, że w kolejnych wersjach Playa, być może 2.5, nie sprawdzałem dokładnie, kiedy to ma się stać. Akka HTTP ma być oficjalnym backendem, czyli będzie można ją, tak jak można system aktorów teraz wyciągnąć z Playa, tak będzie można wyciągnąć sobie Akka HTTP na wierzch i korzystać z jednego i z drugiego. Co jest konkurencją potencjalnie z Play.io, ale też projekt martwy, Finagle od Twittera, o tym za momencik, Scalatra, Unfiltered, moim zdaniem tylko Finagle się z tego liczy, z tym, że Finagle to bardziej framework do budowania systemów rozproszonych, więc też to jest zupełnie inny target. To, co jest ważne przy produktach, projektach Enterprise, to, że mamy wsparcie od Lightbenda, ciężko mi to przechodzi przez gardło, od TypeSafe'a byłego. Czyli jeżeli szef nie jest przekonany, bo ta HTTP taka dziwna, to można kupić sobie subskrypcję i jeżeli trafi się błąd, to będą w stanie go naprawić. Akka HTTP nadaje się dobrze do warstw integracyjnych, do mikroserwisów, naprawdę da się w tysiącu linii zawrzeć sensowną funkcjonalność, którą jesteśmy na jeden rzut oka w stanie ocenić, czy to ma sens, czy nie. Wykorzystywaliśmy i naprawdę fajnie to wyglądało i działało. No i do czysto restowych API, gdzie mamy jakiegoś Angulara, Reacta, czyli takie typowe SPA, a nie tak jak tutaj zauważyłem na slajdzie, nie sprawdza się, jeżeli tworzymy całe aplikacje, gdzie template'y są generowane po stronie serwera, potrzebujemy jakiegoś cache'owania tych template'ów, wtedy lepiej użyć Play'a i spać spokojnie. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś się uprze, to możemy template'y twirlowe do Akka HTTP zapiąć, nie ma problemu. Moim zdaniem ten projekt jest ciągle trochę niedojrzały, może to zboczenie z powodu korzystania od początku do końca. Zgłaszałem wiele błędów i wiedziałem, w jakim czasie są naprawiane, jak były bardzo krytyczne i jak bardzo musiałem czekać. Więc wydaje mi się, że ten moment, kiedy powiem przed sobą uczciwie, że wierzę w ten projekt, że on jest w tym momencie dobry, już jest za rogiem, ale jeszcze nie dzisiaj. Chciałem zamieścić slajd z ważnymi projektami community, ale jak tak się przyjrzałem na GitHubie, to znalazłem 3. Nie jest ich zbyt wiele. Chłopaki ze Wtórmila dodają dyrektywy i inne ciekawe rzeczy, które pozwalają budować systemy ze stanem, z sesją. Mamy tutaj implementację Service and Events do WebSocketów i mamy też integrację, to może przydatny projekt, integrację różnych JSON-owych skalowych do Akki HTTP. Nie ma ich zbyt wiele, więc zachęcam do kontrybuowania. Ale nie ma czym się martwić, bo jeżeli na przykład zauważyłem, że w Playu taka strategia jest trochę z Ruby on Rails zaczerpnięta, dobra, potrzebujemy Redisa do tego projektu, to wpisuję Play Redis i akurat jest projekt Play Redis, to zaciągnę go, jakiś dostałem interfejs. W akcjach HTTP nie ma takiego problemu. Jak chcę mieć slika, dostęp do bazy danych, to jest to parę linijek ręcznej konfiguracji i żadnego dodatkowego pakietu, to naprawdę działa, więc integruje się bez problemu ze wszystkim. To, co ważne, jest dużo projektów uczących Akka HTTP, bardzo dużo i chwilę później pokażę linki, które będzie można z prezentacji wziąć, jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę, to naprawdę jest na czym bazować. Wydajność, to jest pytanie, które często się pojawia. Spray miał naprawdę imponującą wydajność i na Twitterze oficjalnym Spray.io uchwalono się, że 750 tysięcy zapytań na sekundę na pojedynczym serwerze. Wynik całkiem przyzwoity. Było więcej benchmarków od Tech Empower. Być może widzieliście, taki internet, hacker newsy żyły kiedyś tylko tym. Teraz już trochę mniej. Bardzo porządnie też Spray wypadał. Przy okazji jak HTTP 1.0. Zapytałem, o co chodzi z tą wydajnością. Powiedzieli mi szczerze, 10 razy wolniejszy niż Spray. To ciągle nie jest zły wynik, to ciągle nie są rejsy, ale no nie było tak fajnie. Wersja 1.0 była zaimplementowana książkowo. Tam, gdzie miało być aktor, był aktor. Tam, gdzie miało być dwóch aktorów, było dwóch aktorów. Tam, gdzie miało być taki flow, a nie inny, był taki flow. To była implementacja książkowa, zgodnie z założeniem, że najpierw zaimplementujemy to dobrze, a potem to zoptymalizujemy. I akt przy prawie najnowszej wersji twierdzą, że mają 75% wydajności spraya i że to dopiero początek ich możliwości. Ale benchmarki... To nie jest coś, czym chyba należy się ekscytować, tak poza przepychankami przy piwie. Może kto ma
większy framework czy coś. Podsumowując i zacznę od tego, co pominąłem. Pominąłem możliwie dużo części z Reactive Streams. Tutaj można byłoby dużo opowiadać, to naprawdę tam jest. Z tego można korzystać, ale nie, wcale nie trzeba. Nie zagłębiałem się w jakieś bardzo wewnętrzne struktury, skomplikowane, trudne rzeczy, a naprawdę warto, to znaczy trzeba mieć, trzeba docenić ten smak i gust, który tam w typach jest zaklęty, ale polecam, naprawdę. Jest obsługa szyfrowania, której nie poruszyłem, jest obsługa WebSocketów, które wyglądają bardzo fajnie. Pewnie parę rzeczy jeszcze zapomniałem ważnych, ale myślę, że te kluczowe rzeczy, mam nadzieję, że udało mi się przekazać. Jeżeli nic nie zrozumieliście z tej prezentacji, to chciałbym, żebyście tylko zapamiętali parę rzeczy. To znaczy, że Akka HTTP warto zawsze rozważyć, jeżeli potrzebujecie czegoś związanego z HTTP. Uważam, że to jest w tej chwili najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o stack HTTP. Jest zbudowany na solidnych fundamentach, bo Spray.io to był dojrzały projekt. TypeSafe Lightband wie, co robi, mam nadzieję. Te typy mnie naprawdę przekonują, więc stąd ten punkt. Ten toolkit jest kompletny. Zawiera wszystko, czego potrzebujecie, czyli przetwarzanie zapytań, odpowiadanie na zapytania, wykonywanie zapytań do zewnętrznych serwisów, obsługa różnych dziwnych trybów HTTP, WebSockety, tam wszystko to jest, więc macie wszystkie bloki, których potrzebujecie. I macie do tego i wysoko poziomowe interfejsy, jeżeli chcecie zejść naprawdę nisko, możecie zejść dowolnie nisko, nie ma problemu. I to wszystko ładnie ze sobą współgra. Mamy tam te Reactive Streams, tak jak wspomniałem. Można korzystać, ale nie trzeba. Tak jak powiedziałem, ciągle mam wrażenie, że to jeszcze nie jest super dojrzałość projektu, nie jest to Spring czy jakiś inny projekt ciężki, może taki Spring nie taki ciężki podobno. Łatwo zacząć, ale trudno być naprawdę ekspertem w tej dziedzinie. Trochę czasu po tu i US, ale warto, bo bardzo przyjemnie się używa i praktycznie teraz nie oglądam się za innymi rozwiązaniami, bo to jest naprawdę to, czego potrzebowałem. Jak zacząć? Po prostu kodujcie, bawcie się tym, można eksperymentować z różnymi kawałkami kodu, to jest całkiem fajne, a dobre praktyki odkryjecie w trakcie. Warto zacząć od oficjalnej dokumentacji, która prowadzi krok po kroku, w podobnym sposób może jak ta prezentacja, trochę taki suchy, ale też za chwilę o czymś bardziej namacalnym. To jest, są API doki, to nie jest szczególnie ciekawe. Dwa projekty przygotowane przeze mnie, przez moją firmę. To jest projekt, to jest aktywator, w którym mamy minimalny serwis, który robi dużo różnych rzeczy, tam między innymi zapytanie do zewnętrznego serwisu, deserializację do JSON-a, czyli takie bardzo podstawowe rzeczy, których potrzebujemy. Do tego jest bardzo obszerny tutorial. Projekt Reactive Microservices to jest drugi projekt z mojej firmy. Tam też jest tutorial, tutaj bardziej komunikacja pomiędzy różnymi serwisami, napisami w Akka HTTP, w Playu. Dużo się dzieje. Lightband Activator, TypeSafe Activator. Poszukajcie Akka HTTP, jest bardzo dużo projektów. Grupa dyskusyjna, Gitter. Jeżeli chcecie, wypuszczam niedługo duży projekt, który będzie z tutorialem takim, mam nadzieję, od A do Z, albo no, z jakąś sugestią, co warto zrobić, jak coś warto rozwiązać, jakiś problem w Akce HTTP, to zapiszcie się na newsletter na moim blogu. Dzięki, to wszystko. Chętnie odpowiem na pytania. Mam nadzieję, że ktoś ma chociaż jedno, to może będzie z tego wynikało, że ktoś coś zrozumiał. Jak jest HTTP 2.0? Nie ma? Ale nie wiem, jaki jest status ticketu, bo podejrzewam, że ticket już ktoś założył i dyskusja trwa, być może na to implementacja, więc nie wiem. A jaki jest rozmiar wynikowego jara? Przy tym serwerze, wiesz co, przy tym serwerze minimalnym teraz mam w głowie ten, który omijał Corsa, to jest 19 mega jara, takiego fat jara naprawdę. Typowy serwis, który zdarza mi się uploadować, to jest około 40-50 mega. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Z tymi zależnościami jest trochę lepiej. Kiedyś było, trzeba było więcej zaciągnąć, teraz jest już dużo mniej. No ale jest to jakiś realny narzut. Gdy taki serwis startuje?
Ile taki serwis startuje? Trudne pytanie, jak się do tego odnieść. Krótko. Na moim laptopie, na którym pracuję, jak odpalam serwis, który gdzieś tam w mainie łączy się jeszcze z bazą, tworzy sobie jakiś zestaw połączeń. 4 sekundy? 3? Więc myślę, że to do zaakceptowania. Teraz taki serwis, też dosyć mały, na najmniejszej maszynce na DigitalOcean startuje 10. Przy czym tam swap się włącza. Więc no. Przy okazji narzut pamięciowy jest dosyć duży, ale taki do ogarnięcia, nie jest to tak, że jakoś to rośnie w taki sposób niespodziewany. Jakoś nie spotkałem się też z żadnymi wyciekami gdzieś tam w tej części routingu, nie, nic takiego. RAM-u, muszę powiedzieć, taka przykładowa aplikacja by zajmowała, która jest mocno obciążająca. Na przykład akurat nie mam do czynienia z Akką, tylko akurat z Vertexem. I z Vertexem potrafi być problemy. Tak jak mówię, jak już wystartuje mi ta aplikacja, która akurat przetwarza różne dokumenty, nieduża aplikacja w tej chwili, to jest no 500, niecałe 500 mega, 460 jest zajęte. Więc dużo można zaoszczędzić RAMu, zapinając coś lepszego niż spray JSON do parsowania JSONów. To zauważyłem. Jeśli mieliśmy serwis pod dużym obciążeniem, to potrafiły gigabajty się robić, jeżeli było bardzo dużo użytkowników i duże JSONy były zwracane. No, tak w dziesiątkach tysięcy użytkowników, powiedzmy, tak? Więc jeszcze coś? Okej, dzięki.